Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiejszy film jest wyjątkiem od reguły, ponieważ regułą jest tak, że generalnie nie komentuję wydarzeń bieżących. Nie ma to najmniejszego sensu, ponieważ one zawsze są zmienne. Zawsze mogą się zmienić. Wszystkie te wydarzenia, które się dzieją wokół nas, one zawsze świadczą i są jakby tylko elementem do jakiegoś celu większego. I ten film jest jakby wywołany państwem, ponieważ widać u państwa niepokój i wręcz zmuszono mnie, wręcz postawiono do tablicy, abym się wypowiedział na temat dwóch filmów zrobionych przez tak zwane niezależne telewizje, które, jak im się wydaje, mówią prawdę. Ale słuchajcie, tak to wygląda z tą prawdą, że jeżeli prawdy się nie powie do końca, albo się jej nie wie, albo się jej celowo nie wie, to praktycznie jest tylko manipulacja. A manipulacja jest niczym innym jak dezinformacją. Natomiast, co chcę powiedzieć, a więc jak już Państwo, tacy jesteście zaniepokojeni tym, co serwują różne telewizje, no to trzeba się zastanowić, dlaczego jest ta psychoza. Te filmy, które Państwo tutaj zalinkowali, no to są elementem psychozy. Psychoza ma to do siebie, że jest bardzo ważnym elementem wprowadzenia w stan psychiczny społeczeństwa, który będzie podatny na różne drobne szczegóły polityczne. A więc zmusi się w ten sposób też do jakichś do udziału społeczeństwa w jakichś sterowanych marszach, niemarszach, protestach itd., które będą też wysterowane, żeby całą tą energię emocjonalną ludzi wysterować na manowce, żeby one to nie dały żadnego efektu. Ale taki człowiek może być też sterowany właśnie takimi wydarzeniami i jemu się może wydawać, że on dobrze robi, a więc bo coś trzeba robić. Czyli słuchajcie, z tym robieniem to jest tak, że już wiele razy coś robiono, a to wszystko wychodziło na manowce. A więc co można robić? Można bardzo spokojnie do tego podchodzić. Ale dlaczego ten film jest jakby takim wyjątkiem z reguły? Bo już powiedziałem, te kwestie mogą się zawsze zmienić. Przychodzi loża, spotykają się w tej loży, i patrzą, ty robiłeś, jest narada, i robiłeś to, robiliście, jak to mamy, ten kierunek i tak dalej. Aha, tutaj coś idzie, coś jest nie tak, co tam trzeba, kasę, kogoś sprzątnąć i tak dalej. I to się, powiedzmy, tak funkcjonuje. To jest jak każda narada. Ja budownictwo miałem narady budowlane, to wiem, na przykład instalatorstwo, budowlanka, elektryka i tak dalej, sanitarka. I prowadziło się narady, były to wielkie inwestycje i wiadomo, po co to służyło. Raz w tygodniu była taka narada. A więc tutaj w lożach działa dokładnie tak samo. Ale tak jak już powiedziałem wcześniej, zawsze jest to wydarzenie, które jest w tle. I jaki ono ma charakter? Żeby to wytłumaczyć wszystko, trzeba przede wszystkim podejść do sprawy ogólnej, takiej strategicznej. System, w którym żyjemy, ma trzy elementy składowe. Polityka, gospodarka i co? Religia. Wszystko z sobą jest powiązane. Na jakich zasadach? Właśnie. Czy religia jest powiązana z polityką i religia jest powiązana z kwestiami gospodarczymi? Jak najbardziej. A więc, jak najbardziej, teraz dam trochę przykładów, które będą o tym mówić. A więc słynne niepłacenie w budownictwie, czy w innych dziedzinach i tak dalej. Kiedyś byłem, zgłosiłem się do pracy w Warszawie, i później się okazało, że to była taka firma, gdzie ona się zajmowała rozliczeniem tak zwanych brygad paruosobowych do 10 osób i ona miała na celu rozliczenie tych brygad. Ich tam dawano jakiś wąski odcinek do budowy i trzeba było coś ich rozliczyć. No ale rozliczenie polegało na tym, na znalezieniu na nich haka, że to jakaś spojlina tam nie była, tam coś było, zawsze coś się znajdowało, bo budownictwo nigdy się tak idealnie nie robi, a jak się coś robi szybko, no to zawsze się zrobi błędy. No i właśnie tutaj firma funkcjonowała, żeby właśnie taką brygadę zapłacić połowę pieniędzy, 1/3 pieniędzy, wyrzucić i później jest następna. I tak później, w latach 90., znaczy w latach później, można powiedzieć, że w ten sposób powstał taki serwer, gdzie ktoś się skarżył, że Warszawę zbudowano właśnie na tym niepłaceniu. Ale co to jest to niepłacenie? Takie charakterystyczne. No teraz się akurat nic nie mówi o tym niepłaceniu. Ale generalnie, no, ale od czasu do czasu są tak zwane chwyty, robi to jakaś spółka z o.o. No i akurat ktoś się przygotowuje 2 lata i na przykład nie płaci 5 firmom. Spółka przestaje istnieć i tak dalej. Takie numery się robi. I to jest w Polsce jako zmora. Czy ma to charakter religijny? I jak najbardziej. W Talmudzie pisze, że tak zwanego goja, gojowi nie trzeba płacić za pracę. Bardzo ważny wniosek. Druga sprawa. Drugi przykład. To jest omawiamy kwestie gospodarcze, tak? Drugi przykład. Inwestorzy M1 w Bytomiu, to znajomy mi to sprzedawał informację, on zrobił ze swoją brygadą, położył parę tysięcy płytek na tym M1 w Bytomiu. No i co on zauważył? Że do odbioru końcowego, znaczy do odbioru jego zakresu robót, którą po prostu wykonał ekstra i tak dalej, blokowano odbiór przez co najmniej parę miesięcy. Mało tak, jak już doszło do tego odbioru, no to już już był protokół odbioru, to słuchajcie, doszło do takiej sytuacji, że przez rok mu nie płacono i jak dostał pieniądze, to tak okrojone, że praktycznie pracował za darmo. A więc widzimy, tak zwanemu gojowi nie trzeba płacić. Jest to zmora i to funkcjonuje do dzisiaj, ponieważ ta sprawa z tego mojego znajomego, który został ofiarą właśnie takiego niepłacenia, bo ktoś sobie, powiedzmy, szykował się 2 lata do przekrętu, a później jak zrobił przekręt, to naciągnął 5 firm, a później zwinął interes. Takie rzeczy prawnie są możliwe, ponieważ prawo nie chroni tego właśnie, który dokonał pracy, zgodnie z zasadą tzw. demokracji talmudycznej, że tak zwanemu gojowi nie trzeba zapłacić. A więc spróbujmy na Zachodzie nie zapłacić coś powyżej 1000 euro, bo do 1000 to jeszcze, powiedzmy, jest w miarę znośne. Na Zachodzie to od razu jest urząd skarbowy, odpowiednie agendy, od razu przystępuje do akcji, jak się zgłosi takie coś, że na przykład ten mi nie zapłacił, ja wykonałem pracę i tak dalej, czy tam jakąś firmę zrobił, czy coś tam, powiedzmy, że tego, i w tym momencie jest, po prostu działa tutaj automat, ponieważ tak zwane niepłacenie zarzyna gospodarkę. Zresztą wiemy, jak ta gospodarka funkcjonuje. To jest drugi przykład taki ekonomiczny. Znaczy, to były kilka przykładów ekonomicznych dałem, nie? Że religia jest powiązana z ekonomiką, ale teraz jak z polityką jest powiązana. Bardzo ważna sprawa. Nie tak dawno, w grudniu, było tak zwane święto w Sejmie. Już nie mówię nazwy, tam palono coś tam. No ale to był akt religijny, a więc ustawodawcy są przedstawicielami danej religii, która właśnie wyznaje tą zasadę Talmudu, o której wcześniej mówiłem. I tak samo jest zasada druga, która też funkcjonuje bardzo dobrze w polityce. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Albo jestem za, albo przeciw. To są bardzo rzeczy, które są bardzo znane. Dlaczego? Jaka tu jest zasada talmudyczna? Goja można oszukać. Tak zwanego goja, nie? można oszukać. Swojego czasu na forum biblijnym była się na ten temat dyskusja, tam były bardzo ostre fragmenty tego Talmudu. No i to jeszcze do dzisiaj istnieje i nawet moderatorka się w to zaangażowała, żeby po prostu jakoś tą kwestię wyjaśnić, bo to tam tak pisze w tym Talmudzie. No ale po prostu było tutaj takie, no reakcja była dość ostra, tutaj odpowiedniej narodowości, no w linii rodowej Nemroda. A więc była powiedzmy taka, a więc to do dzisiaj, jeżeli wejdziemy na forum biblijne, poszukamy tematu Talmud, to tam jest wszystko to w tym pierwszym poście wykreślone. Tak to się zakończyła ta dyskusja, chociaż ona była, ale głównie właśnie o to chodzi, co tam pisze i teraz jak to się przekłada na rzeczywistość. A więc mamy tutaj polityka powiązana jest z religią. A więc siłą rzeczy musi być jakiś akt religijny, który jakby tu kumuluje te wszystkie wydarzenia, które się dzieją obecnie. To, że dzisiaj są takie, a inne wydarzenia, to już w Polsce jest związane z wydarzeniami, które były już dawno, ponad 1000 lat temu. Pierwszym atakiem religijnym, no to było wprowadzenie tak zwanego chrztu Polski. To był tak zwany atak religijny po to, żeby utrzymywać dalej Polaków w odstępstwie. I dzisiaj jest ogromny nacisk, żeby utrzymywać. Jedni utrzymują drugich w odstępstwie. A więc jedna religia, przynajmniej ci politycy, jakby legalizują odstępstwo. No dobra, to jest powiedzmy jedna kwestia. Później jaki był atak ekonomiczny, który doprowadził do rozbiorów i zniknięcia Polski. To był atak typu wprowadzenie linii rodowej Nemroda ponad 1000 lat temu do Polski, które skutkowało rozbiorami, powstaniami i wszystkim i tak dalej. To jest cała po prostu jest historia. To Państwu też nie będę za dużo mówił sobie. To są rzeczy ogólnie znane. Jeżeli ktoś nie będzie, dla kogoś niektórych nie są znane kwestie, no to nie ma problemu. Jeszcze się zrobi nie jeden film. Czyli mamy to. I teraz zwróćmy uwagę, jak ważna była kwestia tej wojny ideologiczno-religijnej. Ona się przełożyła na konkretnie działanie wojenne. Wyobraźmy sobie, nie trzeba, przypomnijmy sobie, może tak, przypomnijmy sobie wojnę bolszewicką. Zwróćmy uwagę. W 1918 roku linia rodowa Nemroda na jednej loży w Berlinie powiedziała, że Polski ma nie być. Mało tego, ona już powstaje, ale oni krzyczą, Polski ma nie być. To jest bardzo ważny wniosek, to się zaraz przełoży na to, co ja za chwilę będę mówił właśnie o tych dwóch filmach. Polski ma nie być. Czyli co? Już były rozbiory, Polska wstaje, a znów Polski ma nie być. Bardzo ciekawa rzecz. I co się dzieje? Władza radziecka, też nemrodyczna, ona ma na plecach Denikina, białogwardzistów. Ale co ona robi? Ona robi fantastyczną rzecz, w ogóle wręcz taką logicznie niewytłumaczalną. Ona bierze armię Tuchaczewskiego i wysyła na Warszawę. I rozpoczyna się wojna bolszewicka. Dlaczego? No bo loża w Berlinie powiedziała, Polski ma nie być. A więc trzeba było wykorzystać to, i to była najważniejsza kwestia. To rewolucja to był prysztam, to z Denikin na plecach, to on tam gdzieś tam siedział na Uralu, ale najważniejsze było to, żeby Polski nie było. To był gwóźdź, reszta to nieistotna sprawa. Do tego stopnia doszło. A więc kwestia religijna jest tutaj podstawową, jest jakby tą żelaznym drugim dnem. I co Państwu chcę powiedzieć? To są te dwa filmy, które tutaj robią tą psychozę, gdzie występuje taki, w pierwszym filmie taki pan w mundurze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. No, on po prostu uważa, że to jest kwestia, ta wojna z Rosją robiona przez Amerykanów tu na terenach Polski jest wojną ekonomiczną. No i właśnie, ten pan też mógł pewnych rzeczy nie wiedzieć, ponieważ jest to związane znów z kwestią religijną. Otóż w Starym Testamencie, który był pisany przez Polaków, ale nie w tej wersji, którą dzisiaj mamy, tylko było wcześniej, to były wedy polskie, pisane na tabliczkach drewnianych, pismem runicznym, polskim pismem runicznym. Później z tego zrobiono, linia rodowa Nemroda przerobiła to na tzw. Stary Testament. To właśnie tam jest opowiedziane o narodzie wybranym i o ziemi obiecanej. Ponieważ Polacy pochodzą z tej linii Noego, która nie brała udziału w budowie wieży Babel, to z czasem oni, mieszkając w Turcji, na tyle się rozmnożyli, że Bóg im obiecał to ziemię obiecane i była to Euroazja. I teraz, aby zamienić te rdzenne tereny Polski, Ukrainy, tą całą Euroazję, czyli to jest ten fragment, ten środkowy tutaj, taki klin między Morzem Czarnym a Morzem Bałtyckim, żeby to zamienić i wsadzić tam coś innego, żeby to się inaczej nazywało niż Polska, no to wymyślono właśnie już w 1914 roku tak zwaną Judeopolonię. I to jest cały czas realizowane. Trzeba było wielu wieków, żeby ten plan powstania tego państwa, już nie polskiego, powstał na polskich terenach. Na terenach starożytnych Polaków. Aby w ten sposób diabeł dał potwarz Bogu i udowodnił, że widzisz, my z nich zrobimy niewolników i jeszcze zrobimy państwo, które będzie się inaczej nazywało niż Polska. I to jest główny cel strategiczny i stąd ta psychoza. A więc taki pan czy inny po prostu nie wie o tym, że są głębsze sprawy, jest drugie dno, te religijne dno. To jest najważniejsze. To, że tutaj akurat w Polsce rządzą nemrodyści, w Rosji tak samo, w sumie na całym świecie, to tylko potwierdza to, co jest opisane w Apokalipsie Jana, tam w ostatniej księdze biblijnej, czyli Nowego Testamentu, który już omawiałem. To jest po prostu akt religii. Powstanie takiego niepolskiego państwa na gruzach Polski, ten rozbiór, bo to jest rozbiór. To nie jest tylko, że powstanie jakieś państwo tutaj. To jest ród, to trzeba rozczłonkować. Niemcy zabierają, czyli linia rodowa Nemroda z Niemiec zabiera tutaj tereny Opolszczyzna, Dolny Śląsk, Pomorze. Natomiast jak mamy tą mapkę rozbiorową, Polska ma być taka fragmentaryczna, natomiast z tej całej reszty powstanie tak zwane Międzymorze, gdzie najważniejszym portem jest Kłajpeda i Konstancja, czyli Via Carpatia. Oczywiście jeden z ministrów się w Radiu Maryja, to mi tak przekazano, właśnie się wygadał, że najważniejszy port to jest Kłajpeda, nie? I Konstanca. No to najważniejsze porty. No tak, bo tam ma być droga taka budowana Via Carpatia, która była w swoim czasie zablokowana w Unii Europejskiej, a w Brukseli, natomiast jak już będzie to nowe państwo, no to już to się będzie inaczej, no to wtedy będzie inna śpiewka. No a więc widzimy, że to jest drugie dno tych wszystkich wydarzeń. Czyli tu mamy jednego pana, który tak twierdził, że tu i tak dalej, że tu wojska amerykańskie i tak dalej się wprowadza. Wszystko pięknie, ładnie. No tak, twierdzę, że trzeba jednak ta wojna z Rosją i tak dalej. Natomiast drugi film jest trochę taki jakby precyzujący sprawę, o co chodzi. On też jest trochę, odwraca uwagę zupełnie coś innego. On tam przede wszystkim zwraca uwagę na to, że jakby tutaj o Amerykanach nie ma nic mowy, ale się zwraca uwagę, że tam 40 000 pracowników Mossadu jest w Polsce. I to w ten sposób też tam się mówi o tej Judeopolonii, tak? Tylko jeszcze się zapomina jednej sprawy, powiedzieć, że się zapomina. Tego się nie mówi celowo, że to ma być rozbiór. To nie jest taka Polska w tej granicy, że ona nagle się zrobi Judeopolonią. Nie, to będzie tylko kadłubek jakiś. Ziemie zachodnie odzyskane tak zwane, one będą należeć do Niemiec, a tu robi się w środku kadłubek. Zresztą taki jeden film z mapką puścimy tu w opisie, żeby Państwo widzieli, o co chodzi. Dopiero, czyli tutaj tak te kwestie wyglądają, czyli powstanie tak zwanego niepolskiego państwa na gruzach polskiego i rozczłonkowane jest aktem religijnym. I to się zawsze, ta kwestia religii to się ciągnęła jak smród po gaciach ponad 1000 lat. I to, ten tak zwany względny spokój, który tutaj był przez 20 parę lat od czasów 89 roku, gdzie były te przemiany ustrojowe tak zwane, to wszystko to służyło temu, żeby właśnie dopiąć celu, czyli na ziemiach polskich ma powstać państwo, nie polskie, tylko linii rodowej Nemroda, gdzie się zwiezie w ten cały ogromny obszar, to jest od morza do morza, zwiezie się, zresztą z tego, co już mi jest wiadomo, to się zwozi dalej, nadal się cikcem zwozi linię rodową Nemroda skądś tam, być może z Ameryki, z Izraela, nie wiadomo gdzie tam, skąd tam jest, ale mniej więcej się ustawia na ścianę wschodnią, do różnych takich miejscowości na ścianie wschodniej, na granicy z Ukrainą. O, no to to akurat do mnie takie informacje dotarły, nie? A więc to są kwestie religijne i tutaj żadna z tych, no, którzy tak komentują te różne wydarzenia, pokazują i tak dalej. Mówi się o jakichś tam zamachach, które będą jakby tutaj wcześniej będą zapowiadać to powstanie i tak dalej tego państwa, to one tak naprawdę no, nie wiedzą o tym, albo celowo się tego nie wie i nie rozpowszechnia, no, żeby po prostu Polacy nie wiedzieli tej prawdy do końca, tego drugiego dna. No, Królewska Telewizja stara się wszędzie wyłapać, gdzie się da, to drugie dno, ale wiemy, że to dno jest tak zwane religijne. A więc dałem tutaj szereg przykładów na to, jak to wszystko wygląda. Psychoza się robi po to, żeby ludzi w jakiś sposób zapędzić w kontrolowane jakieś tam przedsięwzięcia. Co jeszcze powiemy? Bieżące wydarzenia, no właśnie, one są takie, że no Państwo tutaj coś linkujecie, a ja dzisiaj zrobiłem wyjątek, gdzie omówiłem jakby z punktu widzenia strategicznego te kwestie jakby taktyczne, czyli bieżące. Musiałbym, słuchajcie, to co powiedziałem tutaj wcześniej, no musiałbym praktycznie do każdego filmu, który Państwo zalinkujecie, jakieś takie credo powiedzieć. Ale nie jest to naszym celem, żeby tutaj jakby no, komentować coś, co jest niedopowiedziane, albo jest manipulacją, albo jakimś tam dezinformacją, bo wszystkiego się... Niestety nie jest wszystko powiedziane, ale za to się z tego robi wielki szum medialny, w internecie oczywiście. Dlaczego jeszcze jest, na zakończenie powiem, dlaczego też staram się nie komentować tych wszystkich wydarzeń bieżących. Nie zajmujemy się tym specjalnie, tak no, fragmentarycznie. Wiecie na czym, jeżeli wiecie, na czym to wszystko polega? Przyzwyczaja się społeczeństwo do lipy. Znaczy goni się lipę, jakąś dezinformację, no i ludzie są tak przyzwyczajeni, no i uważają, że to jest prawda, a więc no słuchajcie, co wy na to? No i teraz tak, ja wam dam przykład z niebocentryzmu, którym się zajmuję 3 lata. Wiecie na czym przez 3 lata, mogę tak powiedzieć wręcz autorytatywnie. Wiecie na czym polegała walka z niebocentryzmem? Na permanentnej manipulacji dowodami niebocentryzmu. Czyli produkowało się film, albo się pisało w komentarzach różne blefy, a później tylko czekali, czy ja to będę komentował, czy ja to będę odkręcał. I dzisiejszy film to jest tak samo. No, ja tutaj akurat odkręciłem pewne sprawy, ponieważ no, nikt się tam specjalnie nie chce przyznawać do albo niebocentryzmu, albo do religijnego podtekstu, mimo że takie jak te religijne, o których mówiłem wcześniej, mają wpływ i na gospodarkę, i na politykę. To też nie chcą, powiedzmy, nawet słyszeć o tym, powiedzmy, to jakby nie było tematu. Zajmują się takimi różnymi tam lipnymi rzeczami. Ale na tym właśnie to polega. Czyli ja bym tutaj nie, ponieważ jak będziecie mi tutaj serwować i chcieli dawać, żebym ja odpowiadał, no to niech ten film posłuży jakby tutaj mechanizm. Na tym przykładzie wytłumaczyłem to, na czym to wszystko polega, że wszędzie, za co by się nie chwycić, to jest jakiś podtekst religijny, nie? I on się zaczął już grubo ponad 1000 lat temu. Ten podtekst religijny, czyli drugie dno. Jak docelowo będzie te kwestie rozwiązane, to już mówiłem. Armagedon, wielkie otwarcie wrót, czyli zejście władzy Boga, okres dwuwładzy. I dopiero po prostu na zasadach, żelaznych zasadach sprawiedliwości najwyższego będzie dokonane ostateczne rozstrzygnięcie. To tyle. Powodzenia. Dziękuję.